Dzień dobry, nazywam się Maciej Nowak, poprowadzę dzisiaj dla Państwa program W Centrum Uwagi, w którym zajmiemy się dwoma ważnymi tematami politycznymi. Jeden dotyczy demografii tutaj w naszym regionie, w województwie opolskim. Te prognozy demograficzne są bardzo niepokojące. Od 2000 roku było nas 77 tysięcy, a do 2050 roku będzie nas mniej o 250 tysięcy. Pytanie, co możemy zrobić? Czy mamy jakiś pomysł na to, żeby te niekorzystne tendencje powstrzymać? A druga rzecz to chyba najważniejsze wydarzenie polityczne tego tygodnia na arenie ogólnopolskiej. Przyjazd Donalda Tuska do prokuratury w Warszawie. Pytanie, czy rządzący boją się Donalda Tuska? Zapraszam Państwa na program. Zaczynamy od przedstawienia gości. Od mojej lewej strony Jacek Niesłuchowski, Platforma Obywatelska. Witam Państwa serdecznie. Marcin Ociepa, Polska Razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz Zawiślak, Kukiz 15. Witam serdecznie Państwa. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje poseł Bartłomiej Stawiarski. Witam. Przemysław Pytlik, Nowoczesna. Dzień dobry. Małgorzata Wilkos, Solidarna Polska. Dzień dobry Państwu. I Marcin Gambiec, Mniejszość Niemiecka. Witam serdecznie. Zacznę od opcji rządzącej regionem, Platforma Obywatelska. Czyli jest jakiś pomysł na powstrzymanie tych negatywnych tendencji demograficznych, które tutaj mamy na Opolszczyźnie? No jak najbardziej ze strony zarządu województwa ten pomysł został zdiagnozowany już wcześniej, już w 2014 roku na etapie tworzenia strategii regionu. Jako pierwszy region zwróciliśmy uwagę na ten niezwykle istotny problem, jaki jest depopulacja, która w naszym regionie no, nad wyraz nabiera znaczenia. Już wtedy podjęliśmy działania, zarząd województwa, w zakresie działań szerokich programu specjalnej strefy demograficznej, który kompleksowo ma zająć się tym tematem, bo działania skierowane są już od tego pierwszego etapu. Na pierwszym etapie chcemy wspierać kobiety już na etapie, kiedy dziecko jest w łonie matki, zapewniając kompleksową opiekę poprzez wczesną diagnostykę chorób, zapewnienie lepszej opieki medycznej. Następnie na kolejnym etapie działań w zakresie zapewnienia opieki żłobkowo-przedszkolnej, stąd gros środków zostało wydatkowanych na utworzenie nowych, niepublicznych żłobków, przedszkoli. Kolejnym etapem jest bezpieczna i dobra edukacja, więc tutaj przeznaczono kwotę kilkunastu milionów złotych na poprawę w tym zakresie. Były to programy skierowane do szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich, mające na celu ich doposażenie. W zakresie szkół średnich, no to idziemy w tym kierunku, żeby to pracodawcy wskazywali nam te branże, gdzie należy kształcić. Stąd ścisła współpraca szkół średnich z przedsiębiorcami. No i podstawowy element praca to bezpieczna rodzina, bo niezwykle istotny w procesie depopulacji jest to, żeby mieszkańcy naszego kraju i regionu mieli dobrze płatną pracę, więc dzięki Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki udało się we współpracy z gminami oczywiście stworzyć prawie 2000 miejsc w pracy i pozyskać inwestorów, którzy zainwestowali w regionie ponad 240 milionów złotych. To jest niezwykle istotne, bo to no, praca jest wartością samą w sobie. Dziękuję. I ono daje stabilizację. No i ostatni etap, o którym nie można nie wspomnieć przy okazji depopulacji, to jesteśmy tutaj, szczególnie w Opolskim, starzejącym się społeczeństwem i wyzwaniem dla wszystkich nas, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i krajowym, jest to, żeby zapewnić osobom starszym tą pogodną jesień życia, więc utworzono i kieruje się środki w regionie na utworzenie domów pomocy społecznej bardzo. I innych działań. Marcin Gambiec, czy to, że dostrzegliśmy ten problem kilka lat temu, owocuje tym, że mimo tych negatywnych tendencji mamy pewne pozytywy, jeśli chodzi o demografię za 2016 rok? Bo są dwa miejsca na Opolszczyźnie, dwa powiaty, w których ten bilans jest dodatni. Jak mój przedmówca już wstępnie powiedział, mamy starzejące się społeczeństwo na Opolszczyźnie i musimy jakby wyważyć te dwie kwestie. Musimy jakby zatrzymać młodzież
osoby, które kształcą się u nas, wyjeżdżają, musimy je jakby zatrzymać w naszym regionie. To jest, myślę, że podstawowym naszym zadaniem. Żeby to zrobić, musimy mieć region, który jest regionem silnym, nie tylko pod kątem akademickim, ale przede wszystkim mówimy o mocnych samorządach, które przede wszystkim wspierają tutaj, wspierają rodziny w tym, jak wychowują swoje dzieci. My jako miasto Opole również staramy się tutaj wspierać te rodziny w różnoraki sposób. Różne programy żeśmy uruchomili w mieście Opolu. Także to jest bardzo problem złożony. Jeśli chodzi o całe województwo, to tutaj widzę rolę ogromną samorządów w tym zakresie i współpracy pomiędzy tymi samorządami. Część z tych samorządów rzeczywiście już uruchomiła programy podobne do miasta Opola, które wspierają rodziny wielodzietne, które wspierają wychowanie tutaj dzieci i młodzieży. Myślę, że tutaj powinniśmy przede wszystkim położyć główny nacisk na edukację, na wychowanie w naszym regionie i żeby rzeczywiście osoby, które edukują się w naszym regionie, żeby tutaj zostały. Tak jak mój przedmówca już mówił o inwestorach, o przedsiębiorcach, ich rola jest tutaj też również znacząca po edukacji. Mhm, dziękuję bardzo. Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opola. Opole to jedno z tych miejsc obok Namysłowa, gdzie ten przyrost, ten bilans migracyjny, bilans demograficzny za ubiegły rok jest dodatni. Dlaczego akurat w Opolu? Na co Opole stawia? Ciężko nad tym pracujemy. Nie jest tak, że jest jakaś jedna złota recepta, dlatego że wszystkie badania pokazują, że liczy się pewna komplementarność oferty miejskiej. To znaczy rzeczywiście jest potrzebne inwestowanie mocno w edukację, jest potrzebne inwestowanie w miejsca pracy, jest potrzebne inwestowanie nawet w kulturę spędzania czasu wolnego, bo to wszystko się składa na to, czy ktoś podejmuje decyzję o pozostaniu bądź wyprowadzce z Opola. I dlatego staramy się bardzo mocno w te obszary inwestować. Z powodzeniem, choć mówię to z podkreśleniem, że cały czas podchodzimy do tego z pokorą, dlatego że to jest bardzo delikatna kwestia. Mamy absolutnie, wychwyciliśmy już pewien pozytywny trend i my go chcemy utrzymać, chcemy go wzmocnić. Zresztą Opole słynie z tego, że mamy coraz więcej inwestorów, że generujemy nowe miejsca pracy, dlatego silna stolica regionu jest niezwykle istotna dla potencjału rozwojowego całego województwa opolskiego. Są pewne obiektywne przeszkody, którymi staramy się zaradzać, to znaczy to jest kwestia dostępności żłobków, przedszkoli, ale bym powiedział też pewnego klimatu. Przypomnę przecież postulat, który udało się wprowadzić razem dla Opola, biletów za złotówkę, prawda? Czyli formuła, że po prostu dzieci nie płacą, że my na dzieciach nie zarabiamy. Prawda? To jest bardzo istotne, że dzisiaj to wsparcie nawet w takim wymiarze pewnego klimatu dla rodziny jest obecne. Choć ja chciałem zwrócić uwagę też na pewne wyzwanie cywilizacyjne, bo tu myślę, że się zgadzamy co do tego, że należy sięgać po wszystkie narzędzia, które nam pomogą w tym zakresie, ale największym wyzwaniem, i sięgamy, natomiast największym wyzwaniem jest zmierzenie się z pewnym wyzwaniem cywilizacyjnym, prawda? Czyli z pewnym odchodzeniem od tego modelu, że rodzina jest najważniejsza, prawda? Że pewna wspólnota jest najważniejsza i my też chcemy w to inwestować, dlatego inwestujemy w politykę prorodzinną, inwestujemy we wspólnoty, na przykład jeśli chodzi o rady dzielnic, ochotnicze straże pożarne i te wszystkie miejsca, gdzie ludzie mogą się ze sobą spotykać, bo to jest bardzo ważne, bo to wzmaga pewien klimat dobry dla pozostania w tej wspólnocie, za którą jesteśmy współodpowiedzialni. I ostatni wątek, na który chciałem zwrócić uwagę, absolutnie uważam, że zasadnicza kwestia jest edukacja i w naszym przypadku szkolnictwo wyższe. Znaczy komplementarność procesu kształcenia, że młody człowiek, a my mamy bardzo zdolnych młodych ludzi, mamy bardzo dobre szkoły średnie na przykład, żeby po szkole średniej ten młody człowiek wybrał jednak Opole. Bo ktoś, kto wybiera Opole na studia, z większym stopniem prawdopodobieństwa tutaj pozostanie, tutaj założy rodzinę, i tu będzie wpływał na te nasze wskaźniki, o które nam chodzi. I w tym kontekście sukces, jeśli chodzi o nawet kierunek lekarski, który powstaje, to jest też kolejna cegiełka do tego, żeby region był atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy chcą tutaj zostawać i mieć dzieci. To jest recepta Opola. A jak to wygląda w Namysłowie, poseł Stawiarski? Mieliśmy w ostatnim roku ponad 500 urodzin na namysłowskiej porodówce. To jest taki wynik, którego w tym szpitalu nie notowano już od lat. Nikt nie pamięta, kiedy takie wyniki były.
Natomiast no, w mojej ocenie jest to efekt oczywiście programu 500+. W samym Namysłowie do Polski, do rodzin namysłowskich trafiło w ostatnim roku ponad 10 milionów złotych. Ja sam na ulicy widzę tego efekty no, w postaci pań, które tam z brzuszkami chodzą, z wózkami. Także no, gołym okiem widać, że tych dzieci się rodzi coraz więcej. No jednak to bezpieczeństwo finansowe rodzin okazało się jakimś impulsem do również do pobudzenia dzietności. Natomiast ja tutaj się troszeczkę uśmiechałem, jak pan Niesłuchowski mówił o tym marszałkowskiej strefie demograficznej, no bo konia z rzędem, kto jest w stanie udowodnić, że dzięki temu programowi marszałkowskiemu chociaż jedno dziecko się na Opolszczyźnie urodziło. Ja się troszeczkę zawsze uśmiechałem, jak oni te diagnozy robili, dlaczego jest depopulacja na Opolszczyźnie, 3 miliony złotych na analizy w centrum Smitha wydali, a przecież to dziecko w gimnazjum wie, jaki jest powód depopulacji na Opolszczyźnie między dwoma wielkimi ośrodkami urbanistycznymi, między Silezją a Wrocławiem. Dużo ludzi wyjeżdża do pracy za granicą, głównie w Niemczech. No i to jest głównie przyczyna tej depopulacji. Natomiast żeby wydawać 3 miliony złotych na jakieś analizy, żeby to stwierdzić, co dziecko w szkole podstawowej czy w gimnazjum wie. Także no, konia z rzędem, kto udowodni, że chociaż jedno dziecko się dzięki temu urodziło. No dobrze, że jakieś tam lekcje Urząd Marszałkowski wyciągnął, no bo teraz słyszałem, że 33 miliony mają na różne programy wspierające rodzinę już tam od tego okresu prenatalnego być przeznaczone. Także dobrze, że idziecie wreszcie tą drogą, że nauczyliście się na tych swoich błędach ostatnich 8 lat, że jednak w tą rodzinę polską warto inwestować. No ja przypomnę jeszcze, jak mówili przeciwnicy programu 500+, o tym, że kobiety się zaczną zwalniać z pracy, tak, że te pieniądze będą przepijane. Natomiast dzieje się wprost odwrotnie. Według Eurostatu bezrobocie 5,4%, mimo iż proszę zwrócić uwagę w różnych punktach usługowych, ilu Ukraińców na przykład pracuje na Opolszczyźnie, czyli ten rynek pracy wcale się nie załamał. Te kobiety pracują, rodziny tych pieniędzy nie przepijają. Wiele rodzin po raz pierwszy było w stanie wysłać dzieci na przykład na wypoczynek czy kupić samochód. To też przeciwnicy zarzucali, że używane auta są sprowadzane z Niemiec. Natomiast no, ja nie widzę w tym nic złego. No, rodziny, ojcowie mają czy matki mają czym dojechać do pracy czy pojechać z dziećmi na zakupy. No, i tu jest ten ekonomiczny wymiar moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Przemysław Pytlik, Nowoczesna. Pytanie, które się nasuwa. Zasługa jakiego programu jest większa w tym, że mamy pewną poprawę w tej sytuacji demograficznej? 500+, czy specjalnej strefy demograficznej? To, co będzie większą zasługą, pokażą najbliższe lata. Nie da się po pierwszym roku osądzać, że ten czy ten program jest świetny i on wprowadził poprawę naszego problemu. Zarówno jeden pomysł, jak i drugi pomysł ma w tym jakiś procent udziału. I idzie to w dobrym kierunku. Który był lepszy, to się okaże za parę lat. Szkoda tylko, że włodarze lokalnych miast, ośrodków tutaj w naszym województwie nie dołożyli kolejnej cegiełki do tego programu, jakim było in vitro, gdzie można było kilkaset istnień ludzkich dołożyć do tego problemu populacji. Niestety to się nie udało w Opolu. Liczę, że w Kędzierzynie Koźlu się uda. Natomiast tak, pomoc socjalna jest jak najbardziej potrzebna, ale też nie licytujmy się, kto da więcej i komu te pieniądze trzeba przekazać. Szkolnictwo wyższe oczywiście mamy na wysokim poziomie. Tysiące studentów, którzy do nas przyjeżdżają z innych regionów Polski, to jest plus. Natomiast musimy się zastanowić, co zrobić, żeby ich tutaj utrzymać, żeby właśnie nie było wyjazdu za granicę do Niemiec za lepszymi zarobkami czy do innych ośrodków, tak jak tutaj poseł wspomniał, Katowice czy Wrocław. W końcu musimy zacząć inwestować w nasz region, w infrastrukturę kolejową, w infrastrukturę drogową, uzbrajać tereny inwestycyjne, które są, leżą odłogiem, sprowadzać do nich inwestorów, to co robi miasto Opole, tylko na dużo większą skalę i w całym regionie. Opole jest tu, wiecie, prym i inne regiony opolszczyzny mogą się ku temu przyglądać i uczyć, bo to jest klucz do tego, abyśmy pozyskiwali nowych mieszkańców, którzy zostaną tutaj po studiach, bo będą mieli ten bodziec nie w postaci 2000 zł najniższej pensji w montowniach, które tutaj powstają, tylko żeby była ta konkurencyjność. Jeżeli będą inwestorzy w strefie jednej, drugiej, trzeciej, będzie konkurencyjność na rynku pracy. Te pensje automatycznie będą rosnąć. Studenci, którzy kończą studia, będą chcieli tutaj zostać, bo będą mieli pracę, ale nie jałmużnę, tylko
prawdziwe wynagrodzenie za pracę, którą wykonują. Jeżeli rodziny czy osoby, które będą pracować tutaj, a są przyjezdnymi, zauważą, że tu jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, o pracę, będą zakładać tutaj rodziny, będą chcieli sprowadzać rodziny, które zostawili w innym regionie Polski i to już zapędza się samo, prawda? Bo jeżeli będą nowi mieszkańcy, zaczyna się budownictwo, prawda? Czyli mamy kolejny bodziec dla naszej gospodarki i miejsca pracy. Potem idą przedszkola, idą żłobki, konsumpcja. To wszystko składa się w jedną całość. Ale musimy patrzeć w przyszłość, nie kształcić bezrobotnych czy ludzi, którzy pojadą za chlebem za granicę, tylko żeby zostali tutaj. Musimy coś im zaproponować. Wszystkie te programy są dobre, ale musimy patrzeć pod kątem pracy i gospodarki. Dziękuję bardzo. Grzegorz Zawiślak, Kukiz 15. Proszę Państwa, walka z tą demografią to jest bardziej sprawa rządu w Warszawie czy samorządu tutaj na dole? To jest wspólna praca, bo to jest praca całego polityka krajowa powinna być oparta na tym, że stoimy przed wielkim problemem, gdzie jest depopulacja społeczeństwa polskiego w sposób przyspieszony, wywołana przez to, że bardzo dużo Polaków wyemigrowało. Tam się na zachodzie rodzą dzieci. Tam prawdopodobnie większość Polaków już zostanie. Podstawowym problemem i kryterium, które powoduje, że mamy większą ilość narodzin, to jest bezpieczeństwo i stabilizacja. Jeżeli Polacy będą się tutaj, młodzi Polacy w wieku rozrodczym, będą czuli się bezpieczni, więc na tą chwilę, powiedzmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, takie ogólne mamy, ale ekonomiczne niestety leży. Jeżeli będą czuli stabilizację, czyli pewność pracy, będą czuli, że samorządy ich wspierają w tym, co robią, no to jest dobry kierunek. Niestety, no słyszymy o pięknych programach, słyszymy o programie, który od 2014 roku jest w naszym regionie wdrażany. Powiem szczerze, tego nie widać przede wszystkim w powiatach ościennych. Nie wiem, jak to widać w Opolu, bo w Opolu już nie mieszkam wiele, wiele lat, ale w powiatach tego nie widać. Nie słyszę o tym programie w powiatach. Ja może skończę sobie powiedzieć, bo odnośnie, jeżeli chodzi też o politykę Prawa i Sprawiedliwości, tak? Jeżeli my chcemy, żeby ta dzietność rosła, to musimy o jednej rzeczy pamiętać. Nie możemy tylko środków wszystkich włożyć na to, żeby kobieta w ciąży się super czuła komfortowo i była dobrze przyjęta. To jest bardzo ważne. Żeby dzieci trafiały do żłobka, to jest bardzo ważne. Ale nikt nie myśli o tym, żeby dorosły człowiek, który już tutaj skończy naukę, został w tym regionie. I tu jest przede wszystkim problem, bo ci ludzie będą tworzyli nowe rodziny i ci ludzie będą tym zaczątkiem tego, żeby się tutaj rodziło więcej dzieci. Proszę Państwa, jeżeli ja słyszę o takiej sytuacji, żeby dziecko oddać do przedszkola, to matka musi przepracować miesiąc czasu w zakładzie pracy i musi to udokumentować. Wtedy łaskawie można dziecko oddać na 5 godzin darmowych godzin. No to jest absurd. Przedszkola powinny być dla nas bezpłatne, jeżeli myślimy o tym, żeby ułatwić rodzicom wychowywanie tych dzieci. Mhm. Bezpłatne i dostępne w szerokim zakresie. Te przedszkola powinny być na wioskach, bo przecież bardzo dużo ludzi wyprowadziło się z miast i mieszka w wioskach ościennych, Opola czy większych miast. A tego nie ma. Tego nie ma. Gdzieś tam w miastach są przedszkola, są żłobki, tam jakieś środki się inwestuje, a na wioskach już się zapomina. Mówimy, a to jest jakby ludzie drugiego sortu, rolnicy. Tam są też ludzie, którzy pracują w przemyśle. To nie jest tak, że możemy o tych ludziach zapomnieć. Trzeba być naprawdę bardzo elastycznym, trzeba zrobić warunki do tego, żeby ludzie się czuli komfortowo. To, co było za komuny niestety, przy każdym zakładzie był żłobek, przedszkole. Ja wracam do tego, ale to było bardzo dobre, bo szczęście, nie niestety. Że nie ma tego? Nie, że było. No szczęście, że to było. No, niestety, pan mówi, niestety było. No niestety, że teraz nie ma. No. Ale to nie musi być w tej formie, że to musi być przy zakładach pracy, ale naprawdę dostępność do przedszkoli i żłobków powinna być dużo, dużo wygodniejsza. Powinny być stołówki przy szkołach, które, czy stołówki dodatkowo świetlice, które gwarantują tym dzieciom zagospodarowanie czasu, żeby ci rodzice mogli spokojnie skończyć tą pracę, ich odebrać i przywieźć do domu. Dziękuję bardzo. Namysłowski Velux buduje takie właśnie zakładowy żłobek i przedszkole w tej chwili, także niektóre rozsądne firmy idą w tą stronę. Małgorzata Wilkos, to, że mamy poprawę w tym bilansie demograficznym, to jest zasługa nie tylko większej liczby urodzin, ale też poprawy w tym bilansie migracyjnym. Więcej osób przyjeżdża niż wyjeżdża. Co jest tego powodem, że ludzie przyjeżdżają do Opola?
wracają? Powodem jest to, że Opole świetnie się rozwija właśnie, że Opole zapewnia rodzinom kompleksową pomoc i wsparcie. Ale ja nie mogę się nie odnieść do specjalnej strefy demograficznej, która funkcjonuje już 3 lata. Istnieje, która organizuje konferencje, sympozja, wydaje ogromne pieniądze i w moim przekonaniu z powodu tej specjalnej strefy demograficznej nie urodziło się ani w Opolu, ani w regionie, ani jedno dziecko. Natomiast program Rodzina 500+ funkcjonuje rok. I w roku 2016 w Polsce urodziło się najwięcej dzieci od 10 lat. W Opolu najwięcej dzieci od 20 lat. A tak naprawdę to wzrost liczby narodzin miał miejsce w ostatnich miesiącach 2016 roku. Nie w maju czy w czerwcu, tylko w listopadzie, w grudniu. I ta tendencja jest utrzymywana w pierwszych miesiącach 2017 roku. I prawdopodobnie w bieżącym roku, w stosunku do roku 2015, kiedy program 500+ nie obowiązywał, urodzi się o 50 tysięcy więcej dzieci. Oczywiście w Polsce wciąż liczba zgonów przewyższa liczbę urodzin, ale ta różnica się bardzo, bardzo zbliża. I myślę, że wkrótce, w perspektywie kilku lat, program Rodzina 500+ spowoduje, że te negatywne tendencje demograficzne zostaną cofnięte. A tylko dlatego, że nie trzeba szukać jakichś dziwacznych rozwiązań jak ta strefa, tylko trzeba robić to, co jest robione już od lat w Europie. Czyli jest to prawdziwe, realne, finansowe wsparcie dla rodzin. To się dzieje wszędzie w Europie, to się teraz dzieje w Polsce. A Opole jest miastem, które oprócz pomocy, która teraz jest rządowa dla rodzin, to jest miasto, które gwarantuje miejsca pracy, bo strefa demograficzna jest w zasadzie pełna, która gwarantuje opiekę żłobkową praktycznie dla każdego dziecka w Opolu, opiekę przedszkolną i dlatego liczba ludności w Opolu wzrasta. Dziękuję bardzo. Jacek Niesłuchowski ma całą stronę notatek, pewnie chce się odnieść do tej krytyki specjalnej strefy demograficznej. Muszę się do tego jednoznacznie odnieść, bo niezrozumiała jest dla mnie ta krytyka i szczególnie w kontekście tego, co powiedziane było na ostatniej właśnie konferencji demograficznej, gdzie jednoznacznie naukowcy wskazywali, przedstawiciele Rządowej Rady Rodziny, że te działania również w zakresie Opolskie dla Rodziny są jak najbardziej potrzebne i skuteczne, bo wskazywali na to, że jednoznacznie, że to komplementarność, synergia wszystkich działań, zarówno na szczeblu krajowym, samorządowym, prowadzi do tego, aby ta dzietność uległa zwiększeniu, więc dziwię się, na jak pan poseł wskazuje się pewną ignorancją na ten głos środowiska naukowego, który jednoznacznie wskazuje nam kierunki, w którym powinniśmy podążać. I w mojej ocenie tylko właśnie takie komplementarne działania samorządów, gminy, województwa będą prowadziły do tego, że w tym zakresie coś ruszy, ruszy do przodu. Następna sprawa i tutaj jednoznacznie muszę się do tego odnieść. No, jedna jaskółka i ten wzrost urodzeń teraz wiosny nie czyni i na pewno nie przez 500+. Bo szanowni państwo, przez co? Przez to, nie, przez to, że teraz wchodzą w okres rozrodczy moje roczniki. Roczniki pierwszej połowy lat 80., roczniki wyżu demograficznego. Nas wtedy było bardzo dużo i to właśnie dziś moje roczniki decydują się na pierwsze, drugie, kolejne dziecko i to jest między innymi tym spowodowane. A ten program funkcjonuje jeden rok. Co bardzo istotne, nie można mówić przy demografii, problemach demograficznych na jedną jaskółkę, czyli ten wzrost tegoroczny, jako o jakimś trendzie. Proszę państwa, demografia to jest problem niezwykle złożony. Tu nic nie trwa rok, pół roku, dwa. Tu musimy patrzeć na ten problem w kontekście nawet dekady. Nie ekipy rządzącej, która kadencja wynosi 4 lata, tylko mam nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób odejść od tego politycznego myślenia o tym programie, tylko spojrzenia na ten problem właśnie w kontekście wyzwania, które czeka każdą kolejną ekipę. I tutaj nie mogę nie wspomnieć też o działaniach Platformy Obywatelskiej jeszcze z uprzedniej kadencji, gdzie wydano 40 miliardów złotych na działania prorodzinne. Były to przedszkola za złotówkę, ulgi podatkowe, bezpłatne podręczniki dla uczniów. No ale dzieci więcej się nie rodziło.
Przepraszam, w 2015 roku również mieliśmy wzrost i również mógłbym mówić w tym kontekście o jakimś wielkim sukcesie, ale będę bardziej pociągliwy niż pani, gdyż zarówno wtedy w 2015 każde jedno dziecko urodzone więcej, jak i dzisiaj, jak i w przyszłym roku, co mam nadzieję nastąpi, dzięki właśnie komplementarności, synergii tych wszystkich działań samorządowych oraz rządowych, to będzie wtedy nasz wspólny sukces. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Stawiarski. No bo tak słucham o tym i tak od 2014 roku odnośnie tej strefy demograficznej biliście pianę, wydawaliście miliony złotych. Teraz dopiero przyszły te pieniądze Opolskie dla Rodziny dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu 33 miliony do 2020 roku. I uważacie, że to jest, że pieniądze z regionalnego programu operacyjnego to jest zasługa waszej strefy, na którą wydaliście od lat miliony i tak dalej. No, ja się zgadzam z tymi wszystkimi wnioskami naukowców, że potrzebna jest pewna komplementarne podejście, pewna synergia działań, no to no Ameryki nie odkryliście, no ale trzeba było przez parę lat bić pianę i wydawać miliony złotych, żeby oczywistości powiedzieć na sam koniec. Ja muszę się do tego odnieść krótko. To jest do tej pory wydanych 800 milionów złotych, efektywnie wydanych pieniędzy i to są pieniądze europejskie. Sukcesem jest to, że władze regionu udało się przekonać Komisję Europejską, że ten problem u nas w Opolskim jest szczególnie ważny i przekonać ich, żeby te środki wydatkować. I naszym śladem fundusze poszły... Fundusze europejskie wydajecie na bzdury, na przykład ochrona siedlisk, bzdurą pan nazwa, za chwilę będzie ochrona kucia podjadka, żeby drzew nie podgryzał. Którym zyskali oni pracę, stażem bzdurą pan nazwie dodatkowe miejsca w żłobkach i miejsca pracy. To są bzdury, no pan w pana ocenie. 800 tysięcy na diagnozy 800 milionów, nie na diagnozy, na konkretne działania, które przynoszą efekty, bo przypomnę, bezrobocie w naszym województwie znacznie od tamtej pory zmalało, a groty środków 860 milionów złotych zostało wydatkowane na nowe miejsca pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie przedsiębiorców, innowacyjność i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać jeszcze długo. Ja byłem w samorządzie, wiem, jak to wygląda. Szanowni Państwo, ja myślę, że temat jest zbyt poważny, żebyśmy się przerzucali tego typu grą słowną, dlatego że sytuacja Polski demograficznej i opolszczyzny jest naprawdę dramatyczna i uświadomiliśmy to sobie niestety bardzo późno, parę lat temu i próbujemy temu przeciwdziałać i chwała wszystkim, którzy próbują przeciwdziałać i ja bym tutaj tego nie deprecjonował. Oczywiście strefa demograficzna jest krytykowana nie za te działania, które zostały zapisane i próbujecie je Państwo wdrożyć, tylko za olbrzymie pieniądze wydane na różnego rodzaju analizy i sympozja, które to poprzedziły i niejaki brak efektów, ale czy ten efekt z tym brakiem efektów, powiem tak, to jest niebezpieczna kwestia, no bo które dziecko, może znacie Państwo rodzica, który powie, że moje dziecko urodziło się dzięki programowi 500+, albo strefie dobrych badań. Nie ma, więc ja myślę tak, że ważne, żebyśmy szukali tego, co wspólne, to znaczy tego, że naszym wspólnym zadaniem jest odwrócenie tych trendów i że czasem warto się też przyznać do tego, że nie miało się racji. Uważam, że dzisiaj opozycja naprawdę, szanowni Państwo, nie brnijcie w dalszą krytykę 500+, dlatego że roczniki, o których Pan mówi, nie weszły w okres rozrodczy w dniu wejścia w życie 500+, tylko jednak też jest to proces i ewidentnie widzimy, że 500+ ma swoje efekty. I nie tylko w Polsce widzimy, bo tego typu programy występują też w Europie i warto się uczyć, więc 500+ to jest olbrzymia zasługa tego rządu i na pewno będzie miała przynosić swoje efekty, ale rząd wszystkiego za nas nie załatwi, dlatego ważne są działania miasta, ważne są działania regionu i wszystkich naszych gmin. Dziękuję bardzo. Głos Marcina Ciepy, niech zamknie ten wątek. Przejdziemy teraz do następnego. Takie polityczne wydarzenie tego tygodnia to Donald Tusk w prokuraturze w Warszawie. Małgorzata Wilkos, czy rządzący boją się Donalda Tuska? Ja nie wiem, czy ktokolwiek boi się Donalda Tuska. Myślę, że Donald Tusk powinien się bać polskiego... nie wiem, czy się boi. Myślę, że to Donald Tusk powinien się obawiać polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bo to, co mogliśmy oglądać na Dworcu Centralnym i później w Warszawie, ten cyrk związany z przywitaniem Donalda Tuska, tak naprawdę przykrył fakt dotyczący celu, powodu, dla którego Donald Tusk przybył do Warszawy, a przybył dlatego, że został wezwany przed oblicze prokuratury w związku z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy wojskowych służb
i nawiązaniu przez nich współpracy z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, rosyjskiej służby bezpieczeństwa. I myślę, że to jest najistotniejsze, ponieważ w kwietniu 2010 roku funkcjonariusze rosyjskich służb bezpieczeństwa przebywali w Polsce, w siedzibie polskich służb wojskowych, mieli dostęp do materiałów, do dokumentów państwa, członka NATO i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla naszego kraju. Dlatego Donald Tusk był w Polsce. Natomiast ja myślę, bo to nie jest wielka sztuka zorganizować kilkaset osób na dworcu i potem przejść w ich towarzystwie do prokuratury. Natomiast to, co czeka Donalda Tuska, to konieczność zmierzenia się z tymi prawdami, z prawdą o Smoleńsku, prawdą o Amber Gold, prawdą o Ciechu i myślę, że to się wkrótce stanie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Zawiślak, ja spotkałem się z taką opinią, że teraz rządzący, jakby patrząc na tą demonstrację, to wsparcie dla Donalda Tuska, odpuszczą inne przesłuchania i nie będą go ciągać po prokuraturach i po sądach. Słyszałem o tym, że Donaldowi Tuskowi śpiewano, jak wszedł do prokuratury, 100 lat, tak? No, nie wiem, co to miało znaczyć. Dzisiaj chyba ma urodziny, ale 100 lat w kontekście przesłuchania w prokuraturze może być różnie. Proszę Państwa, może dostać, 25. Było zrobione show. Mamy w ostatnim czasie wiele takich show. Mamy show robione przez PiS, mamy show robione przez Platformę Obywatelską, przez Nowoczesną. No chodzi o to, żeby wywołać jakieś zamieszanie w stosunku w koło swojej partii po to, żeby się coś działo. Ja niestety od wielu lat obserwuję, że Platforma Obywatelska nigdy nie była i nie jest obywatelska, a PiS nigdy nie był prawy i sprawiedliwy i nie jest. No więc tu jest a niestety... PiS jest kukizem. No tak, dokładnie. Nie ma się do czego przyczepić tutaj. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że cały czas się bije pianę w kwestiach takich politycznych. Robi się wielkie show o rzeczy tak naprawdę mało istotne dla Polski, a tematy ważne w kuluarach czy na sali plenarnej odpycha się, odrzuca, wrzuca do szuflady. Mamy wiele tego przykładów, które ostatnio w tym tygodniu był parę projektów odrzuconych, między innymi Związek Przedsiębiorców Pracodawców złożył propozycję podatków kompleksową, jak te podatki rozliczać. No oczywiście wszystko poszło do szuflady, no bo po co się takimi tematami zajmować? To nie jest takie medialne. Bo to nie jest medialne. Właśnie cały czas wkoło tego się kręci, że chodzi, żeby zrobić wielkie show, żeby ludzi ogłupić i żeby ludzie w telewizji widzieli tylko jeden przekaz, że my jesteśmy dobrzy, a ci są źli, ci są złodzieje. Jeżeli jesteście tacy prawi i sprawiedliwi, to dlaczego do tej pory jeszcze żaden złodziej, powiedzmy, z poprzedniej struktury, tak nazywany, tak, rządzącej, nie siedzi, tak? No skoro mówicie, że to byli złodzieje, przestępcy, to powinni siedzieć, no proste. Musimy im miejsca pracy przygotować. Ale wie pan co, to więzienia budujemy nowe, mamy miejsca pracy, chcecie wsadzać przedsiębiorców, którzy mają tak przepisy skonstruowane, że kombinują, no bo człowiek jest nauczony zarabiać pieniądze. Jeżeli ma możliwości prawne, żeby zarobić pieniądze, to wykorzystuje te luki prawne. Zróbcie łatwe, proste podatki, przejrzyste i wtedy wsadzajcie, może nawet nie wsadzajcie do więzienia, tylko zabierajcie im majątki. No. Dziękuję bardzo. Przemysław Pytlik, dlaczego Donaldowi Tuskowi na dworcu pokazywano czerwoną kartkę? Ja jej nie pokazywałem. Boję się, jaką kartkę pokażą Antoniowi Macierewiczowi czy Kaczyńskiemu, skoro Tuskowi pokazali czerwoną. Nie wiem, czy zabrakło białego papieru. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli patrzeć pod kątem piłkarskim, no to faktycznie był to nie fart. Natomiast patrzę na to ogólnie i jest to kontynuacja 27-1, która się zaczęła jakiś czas temu. Tusk świetnie to wykorzystał medialnie. Kaczyński po raz kolejny przegrał z Tuskiem w tym przypadku i pokazuje to tylko tą małostkowość i mściwość, która jest oplatana w ekipie rządzącej. Chęć zemsty na przeciwniku politycznym. To pokazuje niebezpieczeństwo, o którym mówimy od samego początku, czyli o burzeniu struktur państwa demokratycznego, gdzie obowiązuje trójpodział władzy. Ewidentnie na tym przykładzie również widać to, gdzie zawładnięto prokuratorą, prawda? Gdzie ręcznie może być sterowana przez jednego człowieka. W tej chwili jest zamach na sądownictwo i to wszystko się układa w całość. Po prostu zbliżamy się poprzez tą organizację PiS
na wschód, gdzie wszystko jest sterowane ręcznie, jak na Białorusi czy na w Moskwie, gdzie jest przeciwnik, dajcie mi go, a ja paragraf na niego znajdę. I to jest taki przykład właśnie tej małostkowości. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Stawiarski, okładka z dziennika czy z tabloidu Fakt. Ruszyła operacja Dorwać Tuska. Ruszyła taka operacja, panie pośle? No to myślę, że został wezwany po prostu przez prokuraturę w tej sprawie współpracy ze służbami. Nie było koordynatora służb, także on osobiście jako premier rządu odpowiadał za te wszystkie decyzje i za współpracę z FSB, także no, prokuratura go wezwała. Zresztą sam Donald Tusk powiedział, że on z szacunku dla polskiego prawa stawił się tutaj, nie kwestionował w ogóle powodu, dla którego został wezwany, także nie wiem, po co ta dyskusja. Natomiast sam ten przyjazd Tuska to dla mnie taki był kabaret. No, przy tym ucho prezesa jest bardzo smutne, przy tym kabarecie, które na tym dworcu się wtedy odbyło. No ci ludzie witający go tam z tymi czerwonymi portretami jak Che Guevara czy Włodzimierza Lenina, obklejeni w ogóle jakimiś znaczkami tam na głowach, śpiewający mu na schodach do prokuratury 100 lat, kiedy najwyższy wymiar kary w Polsce jest 25 lat. Taka wizyta po prostu gospodarcza, zawsze to Gierek właśnie przyjeżdżał pociągiem i tam go towarzysze witali na dworcu. Także to jakby rodem z PRL-u, zresztą no, internauci to szybko wychwycili, takie porównania tych czerwonych portretów, czerwonych karteczek do Che Guevary czy do Lenina od razu się w internecie pojawiły. Również obrazki Gierka się pojawiły, identyczne, tak jak Tusk, że go tam towarzysze witają. No także cały spektakl był pomyślany przez pana premiera Tuska jako takie widowisko PR-owe, a zakończyło się ogromną groteską. No, głównie musi podziękować chyba działaczom Nowoczesnej i KOD-u, bo to podobno ich pomysł z tymi czerwonymi karteczkami. Tak, sam osobiście stałem, i witanie. No, być może pan stał, nie wiem, tam nie wychwyciłem pana. Ja pana widziałem. Jarosław Kaczyński tam był czerwoną kartą. Także to wszystko wyglądało po prostu bardzo komediowo. No natomiast nie wiem skąd w ogóle oburzenie, no bo wobec prawa zawsze wszystkie siły polityczne mówią, że wobec prawa wszyscy powinni być równi. Także nie wiem dlaczego pan premier Donald Tusk miał być traktowany w jakiś sposób specjalny. Premierzy zeznawali w prokuraturze niejednokrotnie w różnych sprawach, przedstawiciele rządu, posłowie czy inni funkcjonariusze publiczni. Nie wiem dlaczego premier Tusk miałby być na jakichś specjalnych zasadach tutaj traktowany. Są wątpliwości poważne, no bo współpraca z rosyjskim FSB jest bardzo poważną sprawą bez informowania opinii publicznej. Także powód był bardzo poważny. Dziękuję bardzo. Jacek Niesłuchowski. Dlaczego Grzegorza Schetyny nie było na peronie? Tą kwestię zostawię, ale padło dziś przy tym stole, że Donald Tusk powinien obawiać się wymiaru sprawiedliwości. Że jest 25 lat, a powinno być dożywocie. To pokazuje ewidentnie. 100 lat. Przepraszam. Pan mówił o 25 latach pozbawienia wolności. No tak, 100 lat było urodzinowe. I w kontekście tego to pokazuje ewidentnie, no, że to środowisko polityczne Jarosława Kaczyńskiego ma ewidentnie kompleks i fobię na punkcie Donalda Tuska. Przegraliście 8 razy wybory z rzędu. Przegraliście w Brukseli 27-1. Jako jedyne państwo nie poparliście Polaka. I to, co właśnie się dzieje, to jest kontynuacja tej politycznej zemsty na Donaldzie Tusku. On jednoznacznie wskazał po przesłuchaniu, że ono miało charakter polityczny. Tak to też można komentować, bo nie sposób inaczej odnieść się do tej fali nienawiści, do tej fali zamykania go do więzienia. Polaka, który, przypomnę, odniósł, który jest symbolem sukcesu, który jako jedyny Polak objął tak istotne stanowisko w Unii Europejskiej. Pokażcie im przedstawiciela swojego środowiska politycznego na tak wysokim stanowisku. Te 27 państw, które poparło Donalda Tuska, to symbol tego, że wszyscy w Europie, oprócz Polaków z PiS-u, bo Polacy popierali tą kandydaturę, nawet przedstawiciele waszego środowiska dziwili się, że w Brukseli zrobiliście taką szopkę. Inaczej o tym nie można mówić. Także ewidentnie polityczna zemsta na przewodniczącym. No i ewidentnie element gry politycznej. No i nie sposób nie wspomnieć, że ta gra polityczna odbywa się, jest o tyle niebezpieczna, że no już dzisiaj prokuratura
a nie wiadomo, czy nie zaraz sądy będą w rękach polityka. Dobrze, to już na ten temat, na ten wątek nie wchodźmy, do niego ale w przyszłości o tym porozmawiamy na pewno. Jedzie na 3 godziny na Nowogrodzką do prezesa, żeby pogadać. Nie wolno mu nic zrobić, bo wszystko jest polityczne. Czy kawce i herbatce, dziękuję. O Donaldzie Tusku? Marcin, chciałem tylko przypomnieć panu posłowi Sawiarskiemu, który tam różne mówił zdania śmieszne i groteskowe, ale chyba sam zapomniał, jak to po porażce 27-1 stała delegacja na lotnisku i witnała panią premier. Wyglądało to jak z filmu Killer. I to jest śmieszne. Z czerwonymi karteczkami. No, gwoździkami czerwonymi. Tutaj wywołano w najnowszym odcinku jest taka scena, jak Grzegorz Schetyna mówi, że przyjedzie Tusk z Brukseli i tego waszego prezydenta palcem wywróci. Może to jest powód obawy rządzących. Szczęśliwie to kraj, gdzie najważniejszym wydarzeniem politycznym tygodnia jest przyjazd Donalda Tuska na dworzec centralny. Znaczy, szanowni państwo, no oczywiście mam do czynienia z pewnym spektaklem i myślę, że akurat sobieście panowie z Platformy nie powiedzieli, Polacy to wychwycili, no bo Donald Tusk, który na co dzień lata klasą biznes do Brukseli, który bardzo głośno było podnoszone, że 2 razy w tygodniu rządowym samolotem latał na weekend do Gdańska. Nagle przyjeżdża skromnym pociągiem, drugą klasą, dworzec centralny, jak gdyby nigdy nic, jak co tydzień, prawda? No jest to pewna groteska. Oczywiście ja pamiętam z historii, że był taki jeden przywódca światowy, który bał się latać samolotami i zawsze jeździł pociągami. To był Kim Il-sen z Korei Północnej. On też do Warszawy też przyjechał zresztą pociągiem. Kawał drogi. To może się wpisuje w tą tradycję. Może boi się jeździć samochodami po drogach, bo to jest niebezpiecznie. Z obstawą porządców i żandarmerii. Na pewno, nie masz limuzyn. Na pewno... Wszystkie rozbite. Na pewno jest tak, że, szanowni państwo, mówiąc już całkiem poważnie, mówimy o pewnej grze politycznej. Donald Tusk próbuje, w mojej ocenie, nieskutecznie walczyć z tym wizerunkiem, który nabył po ostatnim szczycie w Brukseli. Rzeczywiście wizerunkiem polityka, owszem, brukselskiego, ale już nie polskiego. To znaczy w tym sensie, jeżeli jest się politykiem, który ma poparcie wszystkich innych państw, ale nie swojego, to nie jest to powód do dumy, szanowny panie. Tylko raczej powinien być to powód do refleksji i jeśli pan próbuje się powoływać na polityków obozu rządzącego, którzy mieli wątpliwości co do tego szczytu, to ja przypomnę, że głównym politykiem, który stanął przeciwko Donaldowi Tuskowi, był polityk Platformy Obywatelskiej, Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, czyli chadecji, do której należy Platforma Obywatelska. I to on powiedział, że jest z tym niestosowność. Prawda? Żałuję, że u państwa nie ma tej refleksji. Rzeczywiście Donald Tusk próbuje wjechać do Warszawy. Jesteś przywitany przez tłum zwolenników jako ten na białym koniu książę, który jedzie zbawiać Polskę. Oczywiście w oparach totalitaryzmu, w których wszyscy żyjemy. Co jest oczywiście dość kuriozalne, że rozmawiamy o tym polityce opozycji w telewizji publicznej na żywo, prawda? Niezły totalitaryzm. Ale wracając do sedna, więc próbuję z tym wizerunkiem wracać, tylko problem jest taki, że taka sama grupa zwolenników to przywitała go, znaczy zwolennicy go witali z czerwonymi kartkami, to go przywitała grupa przeciwników, prawda? I ale myślę, inne, że to inne jest, transparenty były to takie jest coś, spasiaki. Co Donald Tusk może rzeczywiście taką refleksję poczynić, że na pewno wywołuje jakieś emocje, ale to już nie są takie emocje, jak on by chciał, żeby mu towarzyszyły, tak jak mu towarzyszą poklepywania po ramieniu przez polityków obcych państw w Brukseli. No niestety w Polsce zupełnie jest inaczej przyjmowany i na pewno się przeliczył. Dziękuję bardzo. Marcin Gambiec, wynik do skomentowania jeszcze jeden. Mam 49-39. To nie jest mecz koszykarski do przerwy, tylko sondaż prezydencki. Tusk wygrywa z Andrzejem Dudą. Nie, panie, przepraszam, jeżeli można, bo to jest sondaż, gdzie jest powiedziane, kto wygra wybory prezydenckie, nie na kogo głosujesz. To jest dobry sondaż. Nie. To jest pytanie, które zadano Polakom, jak uważają, czyli jak ewentualnie oni prognozują. Natomiast 2 dni wcześniej ukazał się sondaż, gdzie Andrzej Duda miał ponad 40% poparcia, no tu jest 12%. I to jest sondaż, prezydencki? Który został... Nieznany tak, i to jest sondaż. Szanowni państwo, został... I w tym sondażu zadano pytanie, na kogo będziesz głosował, nie kogo uważasz, że wygra. To tak. No dobrze, to Marcin. W każdym razie uważam, że no każdy sondaż rządzi się swoimi prawami. I tak naprawdę zamawiając sondaże możemy robić różne rzeczy i popierać różne osoby. Abstrahując już od tej politycznej takiej barwy tego wydarzenia, jakim był przyjazd Donalda Tuska do Warszawy,
Przyjechał, mimo wszystko przyjechał i zeznawał i nie trwało to krótko. Sam fakt, ile godzin to trwało, jest również dosyć ciekawym wydarzeniem. I powiem wprost, mógł skorzystać z immunitetu, nie skorzystał z niego, przyjechał, zeznał. W mojej ocenie jest to bardzo dobry ruch ze strony przewodniczącego parlamentu. Skąd taki wynik? Przede wszystkim z tego powodu, że jest rozpoznawalny w Polsce i nie tylko w Polsce ze względu na wynik 27-1. Dziękuję bardzo i tym akcentem musimy zakończyć. Widzów zapraszam na krótki materiał, który wprowadzi nas w drugą część programu, a uczestnikom programu, tej części programu bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękujemy. Firma Hongbo zainwestowała 100 milionów złotych w budowę fabryki, która będzie w Opolu produkować oświetlenie LED. Władze miasta mają nadzieję, że to dopiero początek. Ten biznes ma taką specyfikę, że przyciąga kolejnych inwestorów z Dalekiego Wschodu i wysoce prawdopodobny jest fakt, że w perspektywie kilkunastu miesięcy mogą pojawić się kolejni inwestorzy. Bo Opolszczyzna jest dla nich atrakcyjnym regionem. Międzynarodowe szlaki kolejowe, no oczywiście odtwarzająca się powolutku odrzańska droga wodna i niewielkiej odległości porty lotnicze cargo, które też mają pewne znaczenie dla transportu, dla infrastruktury, dla przedsiębiorczości, to wszystkie powoduje to, że jesteśmy bardzo dobrym miejscem. Władze Opola i regionu oferują chińskim przedsiębiorcom potrzebne wsparcie, a poza tym pracownicy podlegającego pod Politechnikę Opolską Instytutu Konfucjusza pomagają przezwyciężać bariery kulturowe we wzajemnych kontaktach. Te bariery powoli zanikają. To istotne ze względu na projekt One Belt, One Road, który ma na celu rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej pomiędzy Chinami a Europą. Nad tą reaktywacją jedwabnego szlaku mają czuwać między innymi pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej, którzy we wrześniu pojadą do Chin. Gdzie będą zdobywać wiedzę podstawową na temat parametrów tego projektu, czasu jego trwania, sposobów ubiegania się i pozyskiwania środków. Więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć podczas międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w przyszły wtorek w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Witamy w drugiej części. Zbigniew Górniak, Radio Opole, jest ze mną w studiu. Witam cię, Zbyszku. Dzień dobry. We wtorek wielka konferencja polsko-chińska. Czy to jest jakaś szansa dla Opolszczyzny? Czy my to w jakiś sposób będziemy chcieli albo bardziej umieli wykorzystać? No, na razie to jest szansa dla tych, którzy będą robili catering na tej konferencji, na zarobienie paru groszy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem bardzo ciekaw tego, co zostanie przedstawione na tej konferencji, gdyż wydaje mi się, że no, Chiny są tak odległym, tak wielkim, tak ekspansywnym państwem, że mówienie o współpracy Opole-Chiny zakrawa trochę na takie mówienie o tej żabie, co tam nogę podstawiała, gdy konia kuli. Ale wydaje mi się, że o dobrych stosunkach gospodarczych, o biznesie przede wszystkim, o tym, czy to wszystko hula, decydują przede wszystkim sami przedsiębiorcy. I trudno decydentom, naukowcom, politykom cokolwiek zadekretować. Od dziś nasze stosunki gospodarcze z Chinami mają się rozwijać fantastycznie. Politycy powinni to umożliwiać, likwidując wszystkie bariery. Naukowcy mogą biznesmenom pomagać, wskazując te obszary, w których można coś zadziałać, chociaż biznesmeni mają lepszy nos niż i politycy, i zdecydowanie wyprzedzają naukowcy. Także polityków mówię, w działaniach. Trudno zadekretować cokolwiek konferencjami, aczkolwiek ja bardzo kibicuję tutaj władzom regionu i Politechnice, którą bardzo cenię. Sam się kiedyś uczyłem chińskiego. Bo miałem dość zawodu dziennikarza i no, myślałem, że może zaistnieje gdzieś. Zostańmy przy polskim. Ja mam takie wrażenie, często jakby się śmiejemy, czy złośliwie komentujemy różne partnerstwa, które samorządy mają, że z tych partnerstw nic nie wynika, poza tak ciekawymi jest. Wycieczkami. Poza tym, że samorządowcy pojeżdżą sobie na fajne wycieczki. No właśnie, w przypadku Chin mam wrażenie, że to nawiązanie kilka lat temu współpracy z jedną z prowincji przynosi jakieś efekty. Bo mamy chińskiego inwestora, dyskutujemy tutaj o ważnych projektach, o jedwabnym szlaku. Na razie dyskutujemy. No ale chiński inwestor już jest faktem. No dobrze. No, buduje zakład. No i oby tak było, i oby,
oby te dyskusje, oby te słowa zostały przekute potem w czyn. No, ja mogę, nie chcę prognozować tutaj czegokolwiek, bo nie nauczyłem się tak dobrze wtedy chińskiego, kiedy zacząłem, znam 10 słów na krzyż, ale oczywiście mogę tylko kibicować naszym władzom, władzom Politechniki w rozwijaniu tych kontaktów, oby one zaowocowały czymś, aczkolwiek ja Chin nie lubię. Powiem szczerze, że nie lubię Chin, uważam je za państwo chuligańskie, państwo nieprzestrzegające praw człowieka, państwo dyskryminujące wiele mniejszości narodowych, a także dążące do ich całkowitej eliminacji. Ale państwo handlujące oficjalnie organami. Biznes na to nie zwraca uwagi. Tak, biznes podobno pieniądze nie znają narodowości. Chiński biznes zainwestował w Opolu. No i pytanie, czy taki inwestor także z Chin ma szansę wpłynąć na odwrócenie bardzo złego trendu demograficznego, który jakby od lat już nęka Opolszczyzny. To znaczy, że co, że przyjadą tu Chińczycy, poderwą Polki i... Nie, myślałem bardziej, że stworzą miejsca pracy. I dzięki tym miejscom pracy na przykład więcej ludzi wpłynie na ten dodatni bilans migracyjny, zacznie przyjeżdżać tutaj pracować. Znaczy ten dodatni bilans migracyjny już jest faktem. Ostatnio rozmawiałem o tym w Radiu Opole z prezydentem Wiśniewskim i z panią doktor z Politechniki Opolskiej. On już jest faktem. Więcej ludzi zaczyna do nas przyjeżdżać niż wyjeżdża. Więcej zaczyna się rodzić niż umierać. I co jest tego powodem? Właśnie, co jest tego powodem? Niektórzy bardzo łatwo i politycznie trochę przypisują to programowi 500+, lub pewnym tym projektom demograficznym, które tutaj istnieją już na Polszczyźnie i na które wydano mnóstwo pieniędzy. A tak na dobrą sprawę trudno nam powiedzieć, co jest powodem tego, że rodzi się więcej Opolan. Ja mam na to swoją teorię, ale najpierw chciałbym powiedzieć coś takiego, że demografia bardzo często płata figle, płata niespodzianki. Przypomnijmy sobie, kiedy był wyż demograficzny w Polsce. Za Jaruzelskiego. W połowie lat 80. po powstaniu wojennym. Przecież to był najgorszy okres do planowania rodziny. Na mieszkanie czekało się 20 lat, samochodu nie można było kupić, granice były zamknięte, nie można było jechać dorobić. Ale wieczorem nie było światła. I co? I myślisz, że dlatego? Wieczorem było światło. Można wyciągnąć taki wniosek, że dzisiejsza poprawa sytuacji demograficznej nie było na Opolszczyźnie... Nie było tak fatalnego stanu państwa, gospodarki i świadomości społecznej, żeby wówczas planować rodziny. A ludzie się rodzili... Ale tutaj można wyciągnąć taki wniosek, że dzisiejsza poprawa tej sytuacji demograficznej na Opolszczyźnie jest efektem stanu wojennego i rządów Jaruzelskiego. Nie. Ci, którzy wtedy się urodzili, teraz powinni stawać się rodzicami. I po co ja to przytaczam? Nie, żeby powiedzieć, że wtedy było fajnie i popatrzcie, urodziły się dzieci, bo mieliśmy syty i tam bezpieczny, ciepły PRL. Nie. Chciałem powiedzieć, że mimo niesprzyjających wówczas warunków rodziło się więcej dzieci, a więc demografia lubi płatać figle. Nie wyciągajmy zbyt prostych wniosków. Aczkolwiek ja mam bardzo prosty sposób na zbadanie tego. Zamiast powoływać konferencje, wydawać mnóstwo pieniędzy na jakieś programy... Na catering. Na catering też. Trzeba dotrzeć do ludzi, którzy zdecydowali się na dziecko w ostatnim roku, którym się to dziecko... I po prostu zapytać. To jest kwestia kilkuset ankiet za kilka tysięcy złotych. Rozpuścić ankieterów, wziąć naukowca, który to zbierze. I wtedy będziemy wiedzieli, dlaczego ludzie zdecydowali się na dziecko. A moja teoria, o której tu wspomniałem, jest taka, że ja myślę, że oprócz czynników ekonomicznych, o których trudno jeszcze mówić, no bo program 500+ ma dopiero rok, no, można powiedzieć, że no, te dzieci, które mają 2-3 miesiące, ale to by było zbyt proste. Teraz mają 2-3 miesiące, są efektem tego programu 500+, że rodzice zobaczyli i powiedzieli, idziemy do łóżka. Nie. Ja myślę, że to się wzięło, że tu jest czynnik psychologiczny zadziałał. Z takiego ogólnego jakby poczucia odnalezienia sensu. Ktoś nareszcie zobaczył... Zwykły Polak, szarak, poczciwiec, nareszcie zobaczył, że może w tym kraju, jak zawsze mówiono, czyli w Polsce, poczuje się jak u siebie. Że może warto tu zostać, że może warto tu założyć rodzinę, że może warto pomyśleć o przyszłości, bo ktoś go zaczął szanować. Bo to nie jest już kraj Mira, Rycha, którzy przy śmietniku dzielą sobie konfitury, tylko to jest kraj, w którym zaistniał inny podział dochodu narodowego.
Nie szlachta, magnaci, biznesmeni, kulczykowie wyprowadzają pieniądze z budżetu, tylko pieniądze z budżetu, wpływy do budżetu są dzielone na zwykłych Polaków po to, żeby wesprzeć ich dzietność, żeby mieć większą armię, żeby mieć prężniejszy, po prostu młodszy naród. Ta świadomość, często może nieuświadamiana tak jasno, jak ja to powiedziałem, intuicja tego stanu rzeczy mogła, to jest moja hipoteza, zdecydować o tym, że ludzie zdecydowali się rodzić. Taki prosty przykład. Wszyscy tu się podniecają Tuskiem, pewnie zaraz będziemy o tym mówić, który przyjechał, Peron i tak dalej. W tym tygodniu jedna ważna informacja rewolucyjna, która powinna spowodować powstanie komisji sejmowej i kilku komisji śledczych. Okazało się, że w ciągu 3 miesięcy tego roku wpływy z VAT-u były wyższe o 40% niż rok temu. Uwaga, VAT nie uległ podwyższeniu. Skąd tak znaczny skok? Wystarczyło zatrzymać karuzelę VAT-owską, uszczelnić system i pogrozić oszustom tym, że pójdą na 25 lat do więzienia. To ja się pytam, i to pytanie powinno być postawione w Sejmie. Gdzie się podziewało te 40%? Rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu? Jak i do kogo te pieniądze wyciekały? I czy uda się je odzyskać razem ze skórą, z grzbietów tych, którzy je po prostu wyprowadzili? Dobrze, to przejdźmy do wywołanego już przez ciebie Donalda Tuska, jego przyjazdu do Warszawy. Jak odebrałeś całe to zdarzenie? Odebrałem z zażenowaniem. Tutaj jedna z pań, które tu występowały przede mną w dyskusji polityków, powiedziała, że Donald Tusk powinien bać się prokuratury. Owszem, powinien bać, ale on przede wszystkim powinien bać się też swoich PR-owców, tych ludzi, którzy mu doradzają, co zrobić, żeby dobrze wypaść w mediach. Przecież cała ta historia z tą drugą klasą, z tą jazdą w pociągu, kiedy on nawet jeszcze wysiadł z tego Pendolino i powiedział, że ten pociąg jest poniekąd jego dzieckiem, gdy tam się okazało, że nawet warsu nie było i burczało mu w brzuchu, on był potwornie głodny. Dalej. Obecność może w takiej kontrze pokazania do tego, jak rządzący rozbijają się czarnymi limuzynami. Ale oni się nie rozbijają. No, kilka otarć lakieru zostało przedstawionych niemalże jako katastrofy komunikacyjne. Bóg wie co, no, nie przesadzajmy. No ale to było trochę tak. Ja czytałem w gazetach, że Tusk właśnie przyjechał drugą klasą z jednym ochroniarzem. Po czym widzę, że tych ochroniarzy, sam naliczyłem ich 8 dwumetrowych. I bardzo dobrze, że oni go chronili, bo nie daj Bóg, jakby się coś mu stało, to cała Europa krzyczałaby, że, no, że jest zamach na przewodniczącego. Bardzo dobrze, że go tak chroniono. Tylko po co kłamać, że przyjechał z jednym ochroniarzem? Po co mówić, że przyjechał bez ochrony, skoro pancerne limuzyny jechały kilkanaście metrów dalej? Ale popatrzmy, kto przyszedł go witać. Nie przyszedł go witać Schetyna. Nie przyszły go witać Tuzy, przyszła go witać najmniej wiarygodna polityczka Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz. Przyszedł go witać pan Kijowski. To tak jakby papieża przyszła witać aktorka porno i to nawet nie w worku pokutnym, czyli skruszona i nawrócona, tylko w gorsecie z lateksu. Jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec. Czy to takie polityczne show, taka demonstracja może się przełożyć na jakiś wzrost poparcia? Tak. Przełoży się, jeszcze bardziej podzieli naszą scenę polityczną, ponieważ ci, którzy i tak nie lubią PiSu, będą głosowali na Tuska, choćby on tu przyjechał i po pijaku przejechał na pasach zakonnice w ciąży. Słynne powiedzenie Michnika. I tak będą na niego głosowali. A ci, którzy go nie lubili od początku lub od pewnego czasu, utwierdzą się tylko w tym przekonaniu, że wszystko, co on robi, jest obliczone na tani PR, na pic na wodę i tak dalej. Prokuratura mogła pojechać do Brukseli i tam go przesłuchać, ale takie była moja pierwsza myśl. Trzeba było panowie jechać tam i go przesłuchać. Ale z drugiej strony niby dlaczego? Bo podkreślam, jedna ważna rzecz. On tu został sprowadzony, poproszony jako świadek, a nie oskarżony. Jako świadek, a nie podejrzany. Zawsze jest za mało czasu, żeby ze Zbyszkiem porozmawiać. Bardzo ci dziękuję. Zbigniew Górniak, Radio Opole. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na następne wydanie w następną sobotę w Centrum Uwagi, jak zwykle o 10:00. Dziękuję za uwagę.